Cześć, tutaj Fałd, witam was w nowym odcinku na moim kanale i jest to kontynuacja, można powiedzieć, miniserii omawiania czołgów, które pojawiają się w tegorocznych operacjach świątecznych, czyli będziecie je mogli kupić i liczyć na to, właściwie nie je, tylko skrzynki z czołgami, które tam ewentualnie mogą być. No i jednym z czołgów, które możecie dostać, będzie 9-tierowy radziecki czołg ciężki obiekt 752, który właśnie w tym materiale dzisiaj omówię. Czołg jest pierwszą maszyną radziecką w grze, która ma oscylacyjną wieżę. Jaka to jest oscylacyjna wieża? To jest taka wieża, która porusza się cała góra-dół. Nie sama armata, tylko ona się porusza cała. Podobne rozwiązania widzieliśmy chociażby we francuskich czy amerykańskich czołgach. No i pierwszą taką wieżę tutaj mamy zaprezentowaną. Dodatkowo, co jest ciekawe, pojazd posiada również magazynek na 3 pociski. No i już sobie przejdziemy do omówienia jego parametrów. Ja jeszcze tylko wspomnę oczywiście, że parametry mogą się jeszcze ewentualnie zmienić, jest bardzo mała szansa na to, ale Wargaming uczulił nas na to, że 1 grudnia wejdzie jakaś mikrołatka i te parametry mogą się delikatnie zmienić, chociaż nie powinny. Przestrzegam was, uczulam na to i przejdziemy sobie do omawiania teraz parametrów tego czołgu. 390 uszkodzeń na strzał na obu rodzajach pocisków, to jest przeciwpancernym i podkalibrowym, 530 na burzakach, 240 uszkodzeń na zwykłym pocisku przeciwpancernym na podstawowej amunicji. Bardzo fajna tutaj to jest penetracja. Będzie można dzięki temu trochę zarobić, jeżeli będzie się grało zwykłą amunicją, ale zaraz do tego przejdziemy. I aż 310 mm na pociskach premium podkalibrowych, 68 na burzakach. Magazynek na 3 pociski przeładowywany w czasie 34 sekund. Ten czas oczywiście możemy skrócić dobrą załogą, jakąś wentylacją czy racjami bojowymi. Czas pomiędzy pociskami 3,2 sekundy. Tutaj jest tak powiedzmy średnio, natomiast mogło być gorzej, mogło to być na przykład 4 sekundy, tak jak jest to w Szarfuturze chociażby, czy w Astron Rexie, z tego co pamiętam, też jest 4 sekundy i to już jest trochę irytujące. 3,2 sekundy akceptowalnie bym powiedział, tak nie tak szybko jak w amerykańskich czołgach, ale okej. Ten czas przeładowania już powiedziałem. Dość niski DPM, no ale tak jak wiecie, czołgi magazynkowe, ten DPM taki wyliczany normalnie mają dość niski, natomiast tak zwany burst, czyli te pociski wystrzeliwane w krótkim czasie, tutaj macie no 3 razy 390 uszkodzeń, czyli prawie 1200 uszkodzeń w ciągu raptem 6, tam 7 sekund można wystrzelić, więc to jest całkiem niezłe. 0,42 celności, no tego mogliśmy się spodziewać, że tutaj gdzieś musi być jakiś problem z tym działem, i 3,4 czasu celowania, co jest okropną wartością i za chwilkę do tego przejdę. Więc z jednej strony mamy armatę, która ma fajną penetrację i ma magazynek, z drugiej strony niestety słabą celność i tragiczny wręcz czas skupiania. 8 stopni opuszczenia działa, to też jest duży atut tego pojazdu. Raczej w radzieckich czołgach aż tak dużo tej depresji nigdy nie było. Tutaj mamy 8 stopni, to jest dość fajne, bo pozwala grać na górkach, do czego ten czołg się całkiem nieźle daje, chociaż są pewne problemy z pancerzem, do którego za chwilkę przejdziemy. Podstawowe punkty wytrzymałości to jest 1750 punktów wytrzymałości, czyli bez szału, ale też powinno wam wystarczyć. O pancerzu będziemy mówili osobno, oczywiście na stronie Tanks GG. Prędkość maksymalna tego pojazdu to jest 35 km na godzinę. Też nie jest źle, taka standardowa, przeciętna bym powiedział. I zasięg spota, który moim zdaniem zawsze jest bardzo istotny, to jest 380 metrów, czyli no sporo mniej niż na przykład w Tiger Mouse, którego pokazywałem wczoraj. No ale też nie jest to tragedia, 380 metrów raczej nie pozwoli wam wymaksować sobie tego zasięgu widzenia, ale raczej ślepi też nie powinniście być. Kamuflaż oczywiście bez znaczenia w przypadku czołgu ciężkiego, bo można go robić w jakiejś tam późniejszej kolejności, on wam zawsze coś tam daje, jeżeli stoicie w krzakach, no ale nie oszukujmy się. Tym czołgiem z tą celnością, z tym czasem skupiania w krzakach nie będziecie stali, bo jeżeli tak będziecie robili, to będziecie robili sobie krzywdy i swojej drużynie. Skoro mamy już omówione podstawowe parametry tego pojazdu, no to chodźmy zobaczyć ten pancerz, bo on jest tutaj dość istotny. No a pancerz tego pojazdu przedstawia się w taki sposób. Ja tutaj mam włączone pociski APCR, które mają 310 penetracji. Jeżeli przełączę na zwykłe, które mają 240, co jest i tak już całkiem niezłą penetracją, no to widzicie, że przede wszystkim te dwa zielone tutaj pola
jakiej byście amunicji nie wybrali, na tym tierze one będą się świeciły na zielono, z tego względu, że tutaj jest tam 180 mm miejscami pancerza, więc wszystkie czołgi, które spotkacie, bez problemu będą się w stanie to wbić. Jak temu zaradzić? No, można po prostu podnieść sobie armatę i schować te włazy. Oczywiście one się do końca nie schowają, zawsze będą trochę widoczne, jeżeli spojrzycie na ten czołg, będąc tak jakby na jego wysokości. No jest jeszcze inny feler, czyli to, co pewnie tutaj zauważyliście, jarzmo, pancerz za jarzmem, natomiast on ma aż 290 mm, 290 mm potrzeba, żeby go przebić, czy ten 280. Jeżeli sobie zobaczymy zwykłe pociski, 240 penetracji, no to wtedy to już nie jest taki weak spot, natomiast czołgi na 9, 10 poziomie mogą się w to miejsce wbijać, jeżeli tylko trafią, więc jeżeli już podnosicie sobie armatę do góry, żeby schować te włazy w wieży oscylacyjnej, to powinniście zawsze trochę próbować się kręcić prawo, lewo, robić coś takiego. Wtedy, jeżeli macie zasłonięty kadłub, to mogą mieć czołgi problem z tym, żeby w niego trafić. Więc to jest bardzo istotne, żeby dobrze grać tym pojazdem. Będzie to wymagało trochę wprawy i pamiętania o tym, żeby właśnie w ten sposób podnosić. Tak samo jak wyjeżdżacie na przykład gdzieś, żeby spotnąć, zobaczyć czołgi, to też warto mieć od razu tą lufę uniesioną po to, żeby nie pokazywać tych oczywistych miejsc, które będziecie przebijani. Kadłub jest dość dziwny, bo on ma, jak widzicie, taka mozaika tutaj nam się robi. Dolna płyta jest dość słaba, ale są takie miejsca, gdzie jak stoicie pod lekkim kątem, gdzieś pociski mogą wchodzić, więc troszkę ten kadłub na pewno odbije, a troszkę będzie przyjmował. Tutaj raczej nie możecie liczyć na to, że każdy strzał odbijecie, że no nie jest to taki kadłub, na który możecie polegać, natomiast on coś wam tam i tak odbije sam z siebie. Natomiast mocną stroną tego pancerza, no jest tutaj ten przód, na którym macie, zobaczcie, 340 mm, więc nawet działa 10 poziomu będą miały z nim problem, jeżeli nie trafią w te włazy. I bok, który tutaj jest tak ścięty bardzo, bardzo mocno i nawet pod takim ostrym kątem, zobaczcie jak staniecie, to będziecie w stanie trochę tych strzałów przyjąć. Natomiast no, są takie miejsca tutaj w takich mocowaniach tego zawieszenia, gdzie te pociski mogą wchodzić, więc tutaj też mamy trochę random, też trochę mamy takiej loterii, w zależności gdzie kto przyceluje, gdzie kto trafi, gdzie pocisk poleci, też te strzały mogą wchodzić. Natomiast muszę przyznać, że dało się ludzi trochę bajtować, wystawiając się naprawdę ostro w taki sposób, pokazując im boki i prowokując ich do tego, żeby strzelili cię w boki i ten pocisk, żeby zrykoszetował. Więc da się to zrobić, natomiast no nie będzie to łatwe i jak ludzie się nauczą do niego strzelać, to wtedy już nie będzie pewnie tak wesoło, natomiast warto o tym pamiętać. Więc tyle, jeżeli chodzi o pancerz, a teraz wróćmy sobie do garażu. Zaczniemy sobie od wyposażenia. Ja tutaj na tym wyposażeniu spróbowałem kilku zestawów. Rozpocząłem od wentylacji, turbo i ulepszonego celowania. Zagrałem dwie czy trzy bitwy i muszę wam powiedzieć, że to było straszne. Ten czołg bardzo długo skupia, jak widzieliście, i to się da odczuć. O ile jeszcze skupianie pomiędzy strzałami da się jakoś przeżyć, bo macie te 3 sekundy przeładowania między strzałami, macie te 3 sekundy skupiania, no to jakoś się tam ze sobą łączy chociaż trochę, no to niestety trzeba brać pod uwagę to, że no ten pierwszy strzał musicie bardzo często strzelić i trafić, zatrzymujecie się i to zajmuje bardzo dużo czasu. Ludzie potrafią uciec, schować się, tracicie ten strzał, musicie strzelać na niedocelowanym celowniku, to jest masakra, dlatego postanowiłem zmienić trochę ten zestaw, którym się tutaj posługiwałem i wziąłem sobie stabilizator, celowanie i turbo. Nawet zmieniłem sobie slot dla wyposażenia, tutaj była mobilność, i zmieniłem sobie to na siłę ognia bodajże, po to, żeby to celowanie wrzucić, żeby jeszcze poprawić celność tego pojazdu i wtedy muszę przyznać, że zaczęło mi się nim grać jakoś tak przyjemniej, w końcu zaczął on mieć jakiś sens. Dodatkowo w modyfikacjach polowych też sobie zmieniłem celowanie na czas skupiania. Na początku wziąłem to tak standardowo, jak to robię przeważnie, natomiast potem to celowanie sobie zamieniłem na czas skupiania. Po prostu ten czas skupiania zabijał dla mnie ten czołg zupełnie. Teraz jest o wiele, wiele lepiej.
Na pierwszym modzie utrzymywanie prędkości, na drugim modzie właśnie ten czas celowania, potem zasięg widzenia i na ostatnim do maksymalnej prędkości jazdy wstecz, ponieważ tutaj drugi to jest obrót wieży, z obrotem wieży na tym czołgu nie ma problemu. I na slocie dodatkowym moim zdaniem siła ognia lepiej się sprawdza, mobilność byłaby bardzo fajna, natomiast ten czołg jeździ w porządku. Natomiast celuje strasznie długo i moim zdaniem lepiej poprawić sobie po prostu celność działa armaty jako takiej niż dawać tutaj turbo. Czy na ten slot powinniśmy wsadzać sobie celowanie czy stabilizator? Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko celowanie to się przeważnie lepiej sprawdza. Natomiast jeżeli ktoś sobie wsadzi tutaj stabilizator, to myślę, że też powinien być z tego zadowolony. Załoga czteroosobowa tylko i wyłącznie. Przede wszystkim oczywiście braterstwo broni, naprawa standardowo na dowódcy, rozeznanie w sytuacji i zwiad. Na celowniczym strzał z biodra i snajper w moim przypadku, na kierowcy jazda terenowa, czystość i porządek, no i na ładowniczym bezpieczne magazynowanie i intuicja po to, żeby zmieniać sobie magazynki i pociski. Aha, właśnie, nie powiedziałem o pociskach. Na tym czołgu jest tylko i wyłącznie 30 pocisków. To są, czyli 10 magazynków po 3 pociski. Jest problem z takimi czołgami, dobrze o tym wiecie, już od dawna o tym mówię, tak jak na przykład Manticora albo właśnie Astron Rex, tego typu czołgi. No niestety taka mała liczba pocisków zmusza trochę do grania amunicją premium, bo niedobrze jest dzielić magazynki w przypadku takich czołgów, bo czasem mogą wam zostać na koniec, jeżeli jest długa bitwa, dużo strzelaliście, dużo blindowaliście, zostają wam na przykład dwa pociski zwykłe i jeden goldowy. I żeby to zrobić, czy tam, albo burzaki jeszcze jak bierzecie, to już w ogóle masakra. No wtedy macie cały czas przeładowania, czyli te 30 sekund lekko ponad, musicie poświęcić na to, żeby przeładować sobie jeden pocisk albo dwa pociski i tak dalej, i tak dalej. Dużo lepiej to wychodzi, jeżeli mamy jeden rodzaj amunicji. Natomiast jeżeli mamy jeden rodzaj amunicji i to są pociski goldowe, ciężko się zarabia na tym czołgu. Nie będę ukrywał, że wtedy te zarobki są naprawdę mizerne i to z kątem premium, a bez kąta premium pewnie będzie się pod kreską. Więc warto sobie zrobić dwa zestawy amunicji, gdzie mamy na jednym tylko goldowe, takie dla spoceńców bardziej, a na drugim zrobić sobie mieszane, czyli trochę więcej zwykłych, nie wiem, z 9 goldowych po to, żeby móc z tego korzystać. I jeżeli zostaniecie wylosowani na łatwy matchmaking, czyli na siódemki, na przykład ósemki, albo widzicie, że tych czołgów tak lżejszych jest więcej, no to zmieniacie sobie wtedy na ten tańszy, ekonomiczny zestaw i z tego korzystacie. Natomiast jeżeli dostajecie dziewiątki, dychy, widzicie, że jest dużo czołgów, które z tymi będziecie mieli problem ewentualnie, no to wtedy ładujecie sobie spocony zestaw i z tego strzelacie. Dobrze, że jest ta opcja, bo w ten sposób można troszkę sobie zaoszczędzić i radzę to robić. Natomiast no, ja pewnie będę grał na tym zestawie spoconym, bo nie będę traktował tego czołgu jako czołg do zarabiania, tylko bardziej pewnie do zabawy. Wszystko mamy chyba omówione. Modyfikacje polowe tak, załoga tak, wyposażenie, amunicja. Możemy przejść w tym momencie do bitwy i zobaczycie go sobie w akcji z moim komentarzem i z moimi spostrzeżeniami. Znajdujemy się już na mapie klasztor, losowanie na 9 tiery. Pojedziemy sobie w prawo, tutaj mam już ten zestaw właściwy, o którym wam powiedziałem, do którego doszedłem w trakcie testowania tego czołgu, na którym gra mi się najprzyjemniej i moim zdaniem najlepiej się sprawdza na tej maszynie. Pojedziemy sobie na górki, czyli w prawo na zachodnią część mapy. No i zobaczycie, jak ten czołg się spisuje. Przynajmniej w tym momencie, tak? Bo tak jak powiedziałem, w takich czołgach, gdzie macie pancerz nie taki oczywisty, czyli to podnoszenie działa, chowanie wtedy włazów, ten bok, który jest dość mocny i tak dalej, to w takich czołgach zawsze ten pancerz, moim zdaniem, traci odrobinę na wartości z czasem, kiedy ludzie zaczynają spotykać tą maszynę, zaczynają się jej uczyć, czy zaczynają oglądać na YouTubie nawet, czy streamerów jakichś, którzy grają tym pojazdem i mówią o tym, jak on jest skonstruowany, to wtedy część ludzi przynajmniej zaczyna rozumieć, jak do niego strzelać, albo jak do niego nie strzelać. I w przypadku tego pojazdu może być podobnie, natomiast ten pancerz jest całkiem niezły, potrafi on wytrzymać. Na pewno ten pancerz jest moim zdaniem lepszy od pancerza
ósemki japońskiej i ogólnie ten czołg moim zdaniem jest lepszy od tej ósemki japońskiej. Ja wiem, że to jest dziewiąte tiera, tam jest ósemka, ale porównuję to tak z samej przyjemności gry i z samego potencjału, który w nim drzemie. Samo to, że on posiada magazynek i zadaje 390 uszkodzeń na strzał, powoduje, że jest groźnym przeciwnikiem tak naprawdę dla każdego, bo jest w stanie wyjechać, zrobić 7 sekund niecałe, 6,5 sekundy te swoje 3 strzały i dzięki temu skończyć nawet taki czołg, który ma dużo punktów wytrzymałości, więc warto to mieć na uwadze i warto z tego korzystać. Oczywiście nie jest to może aż tak dobry magazynek jak Wisie 3A, gdzie macie doładowywany magazynek, więc macie tą jednocześnie, macie magazynek i macie pojedynczy strzał, przez to jesteście dość elastyczni. Tutaj niestety te 30 sekund trzeba czasem odczekać na to, żeby oddać strzała. Czasem ktoś wyjedzie, czasem jest jakaś szansa wtedy strzelić, zrobić damage i wy tego nie możecie zrobić, no ale oczywiście zwykły magazynek ma swoje plusy, ma minusy. Plusem jest za to, że możecie zmienić rodzaj tego magazynka. Jeżeli macie intuicję, to możecie sobie zmienić rodzaj pocisku w zależności od tego, co wam będzie potrzebne i dlatego ten drugi zestaw ze zwykłą amunicją może być całkiem przydatny, aczkolwiek, no tak jak mówiłem, może się zdarzyć tak, że wam zostaną jakieś pojedyncze pestki na koniec bitwy i z tego względu będziecie mieli problem, ale powiedzmy, są małe z takich sytuacji, więc pewnie za często się to nie będzie zdarzało. Ten 7.5 tutaj, jak widzicie, bardzo stara się grać tak, żeby nikt inny nie był w stanie tutaj korzystać z tej pozycji. No po prostu zajął sobie ją tak i tak się głupio poruszę, że ja nie jestem w stanie dobrze stanąć i sobie przycelować. Ten czas celowania, jak widzicie, on mimo wszystko jest dość długi, a uwierzcie mi, że ten celownik na tym zestawie wcześniejszym był jeszcze większy i jeszcze dłużej się skupiał i strzelanie na duże odległości. Miałem bitwę na piaszczystej rzece. To była po prostu tragedia. O ile jeszcze pierwszy strzał, jak się udało przycelować, to jeszcze jakoś to działało, to jeżeli czołg gdzieś tam przejeżdżał albo tylko wychylił się na chwilę, żeby odestrzał i się cofnąć i musieliście w tym momencie namierzyć go, skupić i strzelić, to po prostu to była tragedia i ta armata jest straszna pod względem czasu skupiania. Ta celność jeszcze jak cię mogę, no nie oszukujmy się, to nie jest czołg do strzelania z daleka, to nie jest czołg do stania w krzakach, to nie jest czołg do strzelania z 500 metrów, tylko raczej do takiej walki w krótkim albo w średnim dystansie i wtedy ta armata się całkiem nieźle spisuje, natomiast jeżeli musicie strzelać daleko, to będą problemy po prostu. Tutaj cały czas ten E7-5, jak widzicie, myślałem, że w końcu odjechał i da mi tutaj sobie stanąć jakoś sensownie i postrzelać, no ale nie, więc muszę cały czas jakoś tak kombinować. To chowanie garnków. Staram się to robić na tej bitwie, którą widzieliście w czasie omawiania parametrów. Widzieliście, że tam chowałem te garnki. To była mapa Karelia. Tutaj nie ma jakiejś takiej konieczności, bo ten Tornwang strzelił mi w dolną płytę, więc nie było co się chować. No i jedna peska zostaje, co robimy? Cofam się i będę sobie przeładowywał po to, żeby znowu mieć 3 pociski, jakby ktoś postanowił zaatakować mocno. Widzę, że ten obiekt 257 raczej tego Tornwagna nie powinien wpuścić. Jeszcze ma Emila z tyłu, który wszak nie ma punktów wytrzymałości, ale ma magazynek, więc też powinni sobie z nim poradzić. Poradzili sobie z tym Tornwagnem, więc mamy tutaj znowu w miarę spokój. Ja już pomalutku przeładowuję, więc będę dalej podjeżdżał. Z tych 3 czołgów, które do tej pory widzieliście, ten jest na pewno najciekawszy. Ten ma największy, mówię, potencjał, aczkolwiek nie jest to czołg pozbawiony wad. To jest kolejna dziewiątka, która ma kilka fajnych cech, na których można by oprzeć swój gameplay, ale ma niestety też takie ewidentne braki w niektórych rzeczach i w tym przypadku jest to po prostu celność, czas skupiania tej armaty. Gdyby ta armata była lepsza, można by było grać nim na turbo i wtedy byłby dużo żwawszy, dużo dynamiczniejszy, natomiast w tej chwili wszystko moim zdaniem trzeba załadować w to działo, żeby to miało jakikolwiek sens i żeby tym czołgiem nie bolało grać. Natomiast tak jak mówię, z tych 3 czołgów, które do tej pory wam pokazałem, ten jest najciekawszy. No a jutro zobaczycie sobie amerykańskiego TDK, na którego was również serdecznie zapraszam. Podjeżdżamy agresywnie, tego WTK chciałem skończyć. To były łatwe strzały, więc dlatego to zrobiłem. E7-5 zaatakowała i ona zrobiła w bardzo głupi sposób, czego mogliśmy się spodziewać po niej, widząc jak wcześniej grała. Po prostu wyjechała bez sensu i teraz pojawia nam się super Conqueror bez super, tak? Conqueror 9 tieru, który go zaatakował na full HP. Chciałem strzelać tego Skorpiona, ale uznałem, że łatwiej będzie po prostu tego Conquerora tutaj obić trzema pestkami i zacząć uciekać, wycofywać się.
Bierzcie pod uwagę to, że ludzie prawdopodobnie nie wiedzą, że ten czołg ma magazynek. Raczej traktują go wszyscy jako czołg, który strzela pojedynczo, więc to też jest taki zawsze przy testowaniu takich nowych czołgów, zawsze jeżeli to jest jakiś magazynek, to biorę pod uwagę to, że ludzie po prostu wyjeżdżają na niego bezrefleksyjnie, bo nie wiedzą, że on ma magazynek. O, i tutaj było dobre pokazanie tego łapania na bok. Zobaczcie, jeżeli się dobrze ustawicie, jeżeli odpuścicie kogoś, to czołgi są wam w stanie strzelać w ten boczek tak, żebyście... Znowu się ustawiam bokiem, wyjeżdżam i ktoś mi tutaj zadał uszkodzenia? Chyba nie. A chyba jeszcze Skorpion G się ode mnie odbije, tak mi się wydaje. Da się te pociski odbijać, natomiast jak długo to się będzie działo? Zobaczcie, znowu się wystawiłem, ale tym razem się nie udało, tak? Gdzieś tam się wbił. Kilka takich sytuacji miałem w trakcie tych bitew przynajmniej, które rozgrywałem wcześniej. Udawało się trochę zbajtować ludzi, natomiast tak jak pokazywałem wam ten schemat, to nie zawsze się uda, bo tam są miejsca, w które można się wbić. Wszystko zależy od tego, gdzie kto przesetluje i gdzie poleci pocisk. No ale trzeba z tego korzystać w takiej sytuacji. Nie macie za dużo do stracenia. Stanie przodem centralnie do tego Skorpiona G po prostu skończyłoby się strzałem w dolną płytę, która jest bardzo słaba i obrażeniami tak czy inaczej, więc czasem warto sobie dać szansę. Czołg... okej, dobry może być. Nie powiedziałbym, żeby on był lepszy od... Strivaka albo lepszy od Chieftaina prototypa. Myślę, że to są pojazdy na podobnym poziomie. Ten ma po prostu inaczej rozłożone atuty i inaczej rozłożone akcenty. Natomiast ma swoje wady, jak widzicie, które da się w pewien sposób ukryć i da się z nimi walczyć. Naprawdę, jeżeli go będziecie mieli, wiem, że dużo osób będzie mówiło, że tutaj HP trzeba grać, że stabilizacja to jest bez sensu i tak dalej, że musi być turbo w slocie na mobilność i tak dalej. Spróbujcie sobie tego zestawu. Jeżeli nie będzie wam szło, spróbujcie tego zestawu. Myślę, że powinno być lepiej. Ja na początku miałem duży problem z tym czołgiem, strasznie mnie irytowała armata. Kiedy natomiast zmieniłem sobie modyfikacje polowe pod to, zmieniłem sobie zestaw wyposażenia, to tym czołgiem zaczęło się grać całkiem nieźle. Natomiast nie jest to w żadnym wypadku maszyna OP. To jest bardziej taki IS-3A na 9 tierze, o tak bym powiedział. Że to jest taki bardziej IS-3A, który został wrzucony na 9 tier. To podnoszenie armaty, też o tym trzeba pamiętać. Nie będzie to bardzo łatwa maszyna do grania, natomiast zawsze będzie się z nim trzeba liczyć przez to, że ona ma po prostu ten swój magazynek, którym może zrobić krzywdę, jak ma go przeładowanego, no to... To będzie trzeba taki czołg prowokować, żeby się wystrzelał, albo jeżeli się wystrzela w inny czołg, to wtedy wyjechać i go farmić i tak dalej, i tak dalej. No, nie będzie to słaba maszyna na pewno, natomiast nie sądzę, żeby to była też jakaś, żeby została jakimś ulubieńcem randomów. Zobaczmy tutaj teraz, jak nasz Strif S1 i Tortoise wyciągają bitwę. Szczerze, jak patrzyłem, jak oni grają, zwłaszcza ten Tortoise, jak zbiera bez sensu strzały, to sądziłem, że ta bitwa będzie po prostu przegrana. Natomiast tutaj za chwilkę ogromny błąd zostanie popełniony przez Jacht Panthera 2 i przez Skorpiona G. Nasz Tortoise chciał początkowo wyjechać pod AF-Ace'a, co byłoby bardzo głupim pomysłem z uwagi na to, jak dobrą penetrację ma AF-Ace, zwłaszcza na Goldzie, i że takiego Tortoise'a bez problemu będzie w stanie dziurawić. A pozycję ma dobrą, bo gra na wieżę, może się w każdej chwili schować, nie jedzie po płaskim. No ale tutaj za chwilkę przyjedzie jak Panther 2 i Skorpion G, uprzedzając fakty. Jutro zapraszam na kanał, tak jak mówiłem, na film o amerykańskim TDK-u. On jest taki podobny charakterystyką do Vipery, czy do tych włoskich TDK-ów, bo jest to dość twarda maszyna, która ma lekko, że tak powiem, obrotową wieżę, czyli ona się w jakimś tam stopniu obraca tylko. No i zobaczcie, jaki oni to robią problem. Jak ten Skorpion wyjechał od razu i zaczął obierzeć tego Tortoise'a i go obrócił i nawet zginął, to ten jak Panther byłby go w stanie zniszczyć. Natomiast oni stanęli we dwóch w najgłupszym możliwym miejscu i po prostu dają się temu Tortoise'owi teraz obijać bez żadnego problemu. Nie obrócili go, nie spowodowali, żeby on nie mógł się ustawić na nich dwóch przednim pancerzem, no i w tym momencie drużynka przeciwna tą bitwę przegrywa. Ja nastrzelałem 4 i chyba 5 tysiąca bodajże. Całkiem niezły wynik, tak jak mówię, ten czołg jest spoko. Nie jest rewelacją, ale jeżeli go traficie, to myślę, że będziecie z niego całkiem zadowoleni. Zwłaszcza jeżeli lubiliście ISA 3A, bo to dość podobna maszyna. Trochę inny pancerz, ale charakterystyka i sposób gry jest tutaj... Jest tutaj
bliski sobie. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnego filmu jutro, tak jak mówiłem, i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa.